Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Dla mnie to dyktando jest trudne. Natomiast myślę, że nie umiem przewidzieć, czy dla wszystkich piszących ono też będzie trudne. Jeśli były osoby, które sobie świetnie dały radę z dyktandem zeszłorocznym, myślę, że dla wielu to dyktando dzisiejsze też nie okaże się bardzo trudne. Ale proszę pamiętać, że najważniejsze to jest sprawdzenie siebie i jest to rodzaj zabawy, takiej zabawy językowej. A nie najważniejsze są nagrody i osiągnięcia. Zaprosiliśmy zarówno uczniów szkół podstawowych, jak też gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ale także osoby dorosłe. Zobaczymy, ilu jest takich odważnych, ilu jest śmiałków i chętnych do pisania tego dyktanda. Zapraszamy do spróbowania się przede wszystkim z samymi sobą, bo myślę, że to jest najważniejsza idea tego dyktanda. Ale też dało się dosyć tak zasadniczo, jak ktoś powtarzał, to no, można to było jakoś wyjaśnić. Ale było jednak sporo takich wyrazów, które sprawiły trudność. Na pewno nie było to dyktando łatwe. Myślę, że jak każdemu zdarzyło mi się popełnić kilka błędów, jednak na pewno nie były to jakieś poważne błędy. Jestem ogólnie zadowolony z dzisiejszego dyktanda.